W Sieradzkim Teatrze po raz kolejny wystąpiła grupa PAD. To młodzi ludzie, którzy przekonują swoich rówieśników, że nie warto sięgać po narkotyki. Problem uzależnień wśród młodzieży pojawia się nie tylko w Polsce. Nasz land podzielony jest na cztery obszary i przede wszystkim w dyrekcji Policji Południe oraz w rejonie Berlina mamy świadomość, że jest to zagrożenie, że osoby młode mogą popaść w uzależnienie od używek. W tej chwili zatarły się różnego rodzaju granice, dostępność różnego rodzaju środków w krajach zachodnich czy u nas jest dokładnie taka sama i myślę, że te problemy są bardzo podobne, stąd jest taki pomysł na to, żeby szukać takich dobrych rozwiązań, korzystać z banku, dobrych praktyk i tak naprawdę wspierać tą działalność na szerszym forum. Stąd wizyta w Sierazu przedstawiciela niemieckiej policji odpowiedzialnego za współpracę polsko-niemiecką. Realizowany od kilku lat przez polską policję program profilaktyczny PAD przynosi już efekty. Najważniejsze z tego projektu i programu jest to, że on zaczyna angażować coraz większą liczbę uczestników. Młodzież przenosi jakby swoje działania z tych niepożądanych, takich, które mogą generować korzystanie czy jakieś ryzykowne zachowania, przenosi na inny grunt. I bardzo ważną rzeczą jest to, że tak naprawdę odbiorcą jest młodzież, ale tymi, którzy zaczynają namawiać do tego, żeby te zachowania były właściwe, jest również młodzież. Liczymy tutaj na jakby większe zrozumienie. Gość z Niemiec obejrzał razem z sieradzkimi gimnazjalistami spektakl przygotowany przez grupę PAD pod kierownictwem Anny Kłanieckiej. Rekwiem dla Mai to opowieść o dziewczynie, która nie radzi sobie w życiu. W końcu sięga po narkotyki. Thank you.
Program profilaktyki uzależnień PAD jest unikatowy w skali europejskiej. Dlatego polskie rozwiązanie bardzo zainteresowało naszych zachodnich sąsiadów. Niemiecka policja skupiała się dotąd na spotkaniach i rozmowach z uczniami szkół średnich i zawodowych. Wczesne zapoznanie młodych ludzi ze sztuką, teatrem może przynieść pozytywne efekty w przyszłości. Działania artystyczne mogą wprowadzić ich na dobrą drogę. Spektakl przygotowany przez Sieradzką Grupę PAD realizowany jest w konwencji Teatru Ruchu. Nie ma więc bariery językowej i może być zrozumiały także dla młodych Niemców.